Cześć, tu Ignacy, zapraszam Was do przesłuchania rozmowy ze mną w ramach cyklu Rozmówka z. Porozmawiamy o moim debiutanckim albumie Central Park oraz o trasie, która już nadchodzi. Były bardzo ciekawe pytania. Rozmowę chciałbym powiedzieć, że no, wyglądasz dolarsowo i chciałbym zapytać, ile kosztował Twój outfit? Już zaczęło się? Tak. Dwie różne skarpetki. Ale to jest zajebiste, ja też tak często chodzę. Nie, po prostu nie mogę znaleźć. Nigdy tak. Pralka ci po prostu. Tak, i wolę założyć po prostu dwie. Ale to jest taki styl. No i bardzo dobrze. Tak. Bardzo dobre jest też to, że wydałeś w końcu swój debiutancki album, na który pewnie bardzo długo czekałeś. Central Park. I taka ciekawostka, wiesz, że w Warszawie jest? Central Park? Tak. Jest to osiedle na Ursynowie albo Ursusie, albo gdzieś coś na U. I się zacząłem zastanawiać, czy przypadkiem nie zrobiłeś swoich słuchaczy wciula tak zwanego, że może to nie chodziło jednak o Stany Zjednoczone, tylko w Warszawie tam mieszkasz. No to, że nie powiedziałeś mi tego wcześniej, to wiesz, teraz mógł wykorzystywać tę historię, trochę za późno. Ale teraz możesz oficjalnie się przyznać, że to właśnie o to chodziło. Niestety nie. Niestety nie miałem tej wiedzy wcześniej i to było bliżej rzeczywiście do Nowego Jorku niż do tego osiedla w Warszawie. I oczywiście jak życzę ci tego, żebyś w końcu odwiedził ten Nowy Jork i ten tytułowy z albumu Central Park. Zastanawiam się, czy go traktujesz tak jakby jak symboliczny taki spacer, w którym każdy utwór jest na dobrą sprawę innym pejzażem. Tak, to jest podróż przez różne gatunki, etapy mojego życia, to co mi się podobało i to nie jest dosłownie ten punkt na mapie Nowego Jorku, tylko bardziej właśnie ta moja personalna podróż przez różne moje upodobania. Mnie zastanawia przede wszystkim to, no nie da się ukryć, że jesteś w bardzo młodym wieku, jesteś w wytwórni i zastanawiam się, czy bardziej wypuszczenie tego albumu było na twoich zasadach, czy bardziej kierowałeś się właśnie pomocą ludzi, z którymi współpracujesz? No to jest współpraca, więc opiera się po prostu ona na wymianie doświadczeń. Na pewno zawsze to jest jakiś kompromis, ale na tym też chyba polega dobra współpraca, tak mi się wydaje. Słuchamy się nawzajem i bierzemy różne rzeczy od siebie, wyciągamy różne lekcje. I tworzycie całość, a były takie jakieś punkty, które były takimi tak zwanymi must have, że muszą być na tym albumie i że to jest twoje zdanie i nie ma dyskusji? Myślę, że zawsze to jednak była aprobata dwóch stron. I nawet jak kierowałem się tym, że jakiś utwór musi się znaleźć na tej płycie, na przykład tak było w wypadku Końca, który był moim pierwszym singlem i nie wyobrażałem sobie swojego debiutanckiego albumu bez niego, to jednak moja wytwórnia jak najbardziej za tym stała i nie miała nic przeciwko temu. A to była w takim razie taka historia, w której ty powiedziałeś stanowczo nie, a i tak to się wydarzyło? To już prędzej, ale to też nie było stanowczo nie. Ale na przykład przy Czekam na znak, pamiętam, że była taka sytuacja, że ja niekoniecznie chciałem wypuszczać ten utwór i zostałem przekonany argumentami logicznymi na temat tego, że ten utwór powinien zostać singlem. I stwierdziłem, że zaryzykuję i myślę, że teraz po upływie czasu było... Że boisz się tego, że żadne z twoich utworów nie przeskoczy tych prawie już 14 milionów na Spotify'u, czy tam 8 na YouTubie. Ja myślę, że nie będzie z tym problemu, jak nie przy tym albumie, jak to i to przy kolejnym, bo jesteś mega utalentowanym i bardzo charakterystycznym wokalistą, ale gdybyś miał na przykład z tego albumu wskazać jeden, który zasługuje na miano takiego Czekam na znak, żeby przegonił tą liczbę wyświetleń, to który twoim zdaniem? Ja też nie uważam, że te wyświetlenia i te streamy tak naprawdę mają jakieś odniesienie czy mają jakieś znaczenie tak naprawdę, więc nie traktowałbym to jako największego sukcesu, nie mierzyłbym sukcesu ilością odsłuchań. A czym? Nawet bardziej chyba tym z reakcją ludzi i na koncertach widzę ewidentnie, które utwory ludziom się bardziej podobają i kiedy są zaangażowani, jak najbardziej śpiewają teksty. Tym, co do mnie piszą, że utożsamiałem się z jakimś konkretnym tekstem, to jest ten mój sukces.
To takie top 3 najczęściej wymienianych przez ludzi utworów bądź śpiewanych na koncertach z tego albumu? Top 3, no to musiałbym powiedzieć, że czekam na Snack zdecydowanie z takim utworem w tym wypadku. Dużo pozytywnych komentarzy pojawiło się po utworze Bez. Byłem bardzo w sumie zaskoczony, bo nie spodziewałem się tego, że aż tak się spodoba ludziom. I po pierwszym chyba, bo to też było z drugiej strony trochę logiczne, bo to był pierwszy mój krok, pierwszy utwór i wtedy otrzymałem dużo wsparcia, które mnie zmotywowało do tego, żeby dalej tworzyć i dalej działać. Ja powiem ci szczerze, że tak patrzę na ciebie, bo widzę cię drugi raz w życiu, jakby na żywo, bo widzieliśmy się na dachu Uniwersalu. Ale śledzę twoją drogę. Nie, byłeś bardzo skromnym, speszonym, młodym artystą, tak bym powiedział, ale występ był jak najbardziej na najwyższym poziomie, moim zdaniem. Tak, wtedy na dachu. Tak, mi się bardzo podobało. A nie? Ja się nadszycie? Nie powiedziałem, że nie. Nie, było bardzo przyjemnie. Pamiętam, że akustyka tam była średnia, ale dobrze wspominam. Krótkie to było bardzo. Bo to były chyba 3 utwory? Jakoś tak. No, moim zdaniem bardzo dobrze sobie poradziłeś. Dziękuję. Ale chciałbym właśnie powiedzieć o tym, że może z Małych Gigantów cię nie pamiętam, bo nie oglądam tego programu, ale pamiętam cię z The Voice'a i fajnie jest śledzić tą twoją ścieżkę, którą przeszedłeś od tamtego momentu do teraz, w którym się znajdujesz. A jakbyś ty ocenił ten etap w swoim życiu? Nie programu The Voice'a, tylko chciałbym, żebyśmy tutaj zrobili z tego te słynne 5 lat, czyli od końca, czyli utworu koniec do tego momentu, w którym teraz jesteśmy. Jak ty się zmieniłeś jako artysta muzyczny? Myślę, że płyta jest najlepszym odzwierciedleniem tego całego procesu i tego, jak te moje upodobania się zmieniały, jak moje podejście do tworzenia, do pisania tekstów ewoluowało. Też zaczynałem tworzyć tak naprawdę pierwsze utwory w swoim rodzinnym domu, na swoim pianinie i to był taki mój początek i wtedy powstał koniec. A później już wchodziłem do studia z różnymi producentami. Jedna piosenka powstała na przykład w trakcie kampu songwriterskiego, więc próbowałem różnych technik, różnych sposobów tworzenia, odnajdywałem siebie i stworzyłem o tym album. Często właśnie mówisz, że to jest taki trochę etap odnajdywania siebie, ten album, ale zastanawiam się, czy byś chciał, żeby ten album na przykład był spójny, bo on jakby moim zdaniem jest pełen różnych barw, przez to, że on nie jest właśnie taki spójny. Myślę, że w tym właśnie jest ta spójność, że to jest to poszukiwanie siebie. Myślałem, że zapytasz, czemu nie ma na tym albumie utwór Odnajdę. Dlaczego? Nie wiem. Słyszałem, że single ale, nie wszystkie się no właśnie nie wszystkie, nie Nie wiem, bo coś tam mówiłeś, że odnajdywanie. Zabawa słowa. Odnajdę, tak. No, nie ma utworu Odnajdę. No nie jakoś... ma, ale też odrzuciliście inne utwory. Tak. Angielski utwór. Tak, bo cały jest po polsku ten twój debiut. Tak. Ale czy były utwory, które nie były singlami i które też odrzuciliście? Bo słyszałem tylko właśnie o tych singlach, które się pojawiły. Oczywiście, no to powstało przez te 5 lat. Nie stworzyłem tylko kilkunastu utworów, tylko powstało o wiele więcej dymówek i o wiele więcej tekstów, utworów, które trzymam w szufladzie. Nie wiem, czy coś kiedyś z nich będzie, czy kiedykolwiek je wypuszczę. Zobaczymy, co pokaże czas. Mówić o przyszłości, to jeszcze zostajemy tutaj i teraz. Ja powiedziałam, że o tobie, że wydaje mi się, że ciebie cechuje taka skromność, jesteś bardzo charakterystyczny pod względem wokalu. Taka inność. I to jest moim zdaniem piękne w tej twojej muzyce. I na pewno jest mnóstwo emocji. O tych emocjach przede wszystkim chciałbym porozmawiać w kontekście tego albumu. Jakie top 3 emocje, jak już jesteśmy w tych top 3, chciałeś przekazać tym albumem słuchaczowi? Ciężko mi wybrać te 3 emocje, bo 5 lat to możesz sobie wyobrazić, że to był cały ogrom różnych... Okres dojrzewania. Okres dojrzewania, no to przecież gdzie to są 3 emocje? To jest nieskończoność. Dlatego wiesz, wyzwanie. Tak, i skrajne emocje to na pewno wszystko cechowało. Dużo rzeczy też na pewno siłą rzeczy wyparłem z tego okresu dojrzewania. Mimo, że 15 lat to może nie było aż tak dawno temu, ale na przykład ja nie do końca pamiętam
co czułem w momencie, kiedy pisałem swój pierwszy utwór. Mhm. Ciężko mi przywołać. Oczywiście próbuję na koncertach na przykład opowiedzieć tą historię, jak najlepiej wejść w rolę tego 15-latka, który pisze utwór, ale nie jestem w stanie dokładnie określić tego, co w tamtym momencie czułem. Mhm. To mnie tak naszło na takie pytanie. Ile na tym albumie jest Ignacego? Dlatego, że ja słyszałem, że te teksty utworów nie są personalnie, tylko i wyłącznie o twoich uczuciach, o twoich wydarzeniach, tylko że jesteś też obserwatorem. Czy to prawda? Jestem obserwatorem, to prawda. Ale uważam, że te teksty w jakichś 99,9% są o mnie. Mhm. No, trochę mniej, ale to są wszystko teksty o mnie, które często romantyzuję i dopisuję sobie różne historie. Opowiadam je trochę w przekoloryzowany sposób momentami. Mhm. Jednak to wszystko przydarzyło się kiedyś. Nie jestem chyba w stanie też się od tego oddzielić, wydaje mi się, pisząc utwór, że zawsze jednak. To byłoby nieszczere, ale też nawet nie wiem, czy potrafiłbym napisać tak o kimś kompletnie innym. Może kiedyś sobie rzucę takie wyzwanie, to byłoby ciekawe. Ale na ten moment ten proces tak wyglądał przez te 5 lat i to wszystko jest... Wszędzie jestem ja i wychodzę z tych tekstów. Ja. I dzięki temu jest chyba jeszcze bardziej autentyczny. No ale mamy wyzwanie, które się nagrało. Jak się spotkamy przy okazji drugiego albumu, to... Muszę napisać piosenkę nie o sobie. Tak. Właśnie zastanawia mnie też fakt, że powiedziałeś, że nawet mam cytat z jednego wywiadu wyciągnięty, więc mogę ci przeczytać. Album zacząłem tworzyć w wieku 15 lat. Przez ten czas kilka razy próbowałem odnaleźć własne ja i spojrzeć na swoje emocje z różnych perspektyw. Czy to jest na dobrą sprawę potwierdzenie tego, co mówiłeś, ale zastanawiam się... Po tych 5 latach, kim dzisiaj jesteś ty? I czy udało ci się chociaż jakąś cząstkę własnego ja odnaleźć? Kim jestem ja? Jestem sobą. Jestem sobą. I wydaje mi się, że to jest ciągły proces. I mam nadzieję, że ja nigdy siebie tak w 100% nie odnajdę. I ciągle będę poszukiwał. Na tym też chyba polega piękno tworzenia, pokazywania swoich emocji światu. Dlatego jestem sobą, jestem szczery i opowiadam o tym, co mnie dotyka i co przeżywam. A który etap tworzenia utworu najbardziej lubisz, najbardziej cię ekscytuje? Najbardziej mnie ekscytuje moment, w którym przychodzi jakiś pomysł na piosenkę. Ten pierwszy, ta iskra, która jest taka... że nie da się jej opisać, nie da się też przewidzieć momentu, w którym ona się pojawi, bo czasem się siedzi cały dzień w studiu i nic nie jesteśmy w stanie napisać, nic nie przychodzi. Nie nazwałbym tego do końca weną. Taki pierwszy moment, kiedy uświadamiasz sobie, że coś tworzysz, to jest dla mnie najpiękniejsze. A miałeś czasami tak, że się próbowałeś zmusić do tego, żeby ta wena przyszła? Tak, ale właśnie ja nie do końca chyba wierzę w tą ideę weny. Uważam, że to jest po prostu próbowanie i próbowanie. I kiedy coś nie wychodzi, kiedy na przykład męczę się nad jakąś piosenką, to po prostu ją porzucam, bo czuję, że nie ma co na siłę próbować coś tworzyć. I wtedy przychodzę do czegoś nowego, próbuję wydawać z siebie inne dźwięki niż do tej pory i to jest jedyne wyjście z takiej sytuacji, więc nie zmuszam się. A powracasz czasami do tych utworów, które porzuciłeś, żeby może jakimś cudem nagle cię natknie, żeby dokończyć dany utwór, czy one lądują do tej przysłowiowej szafki z tekstami na kiedyś? Chyba nie chciałbym do nich wracać. Tak wydaje mi się, że one jednak tracą po jakimś czasie te daty ważności. I nie jestem w stanie się z nimi aż tak utożsamić po jakimś czasie. Dlatego staram się do nich nie zaglądać. I też wiem, z drugiej strony też wiem, że niektóre rzeczy mógłbym przekazać teraz lepiej, bardziej trafnie, ale jednak te teksty były autentyczne na tamten moment, wtedy były prawdziwe, więc nie ma co ich zmieniać, więc tak jakby szanuję te swoje przeszłe historie i staram się ich nie modyfikować.
To jak w takim razie się czujesz śpiewając utwór Koniec, ten sprzed 5 lat? Bo jednak on jest na płycie jako taka pamiątka i początek, ale jakby tak jak mówisz, starasz się nie wracać do tych uczuć sprzed iluś tam lat. Staram się przywołać je. Mhm. Staram się je przywołać na I co teraz myślisz, śpiewając ten utwór? Starasz się je przywołać, czy masz na przykład nowe emocje co do tego utworu? Nie, to są stare emocje. Mhm. To nie jest... To jest, mówię, tak jakbym opowiadał jakąś historię, jakbym czytał kartkę ze swojego pamiętnika i próbował opowiedzieć to. Próbował jak najbardziej trafnie przywołać tego 15-letniego Ignacego, który może nie był jeszcze dojrzały w takim stopniu, jak jest teraz, ale to jest... Właśnie wcielanie się w rolę na scenie. Wiesz, że to jest mój ulubiony utwór z tego twojego albumu? Dziękuję. Bo ja jestem taką jesieniarą trochę, więc wiesz, to jest taki jesieniarski mód. A twoim zdaniem ten album jest idealny na jesienne wieczory? Tak już jesteśmy tak w temacie tego. Na jesienne, na każdą porę roku. Bardzo dobra odpowiedź. Czy utwór Koniec, jeszcze tak kończąc temat, bo mnie to bardzo ciekawi, on jest trochę w różnych wersjach, czy ja dobrze słyszę, czy źle, bo na YouTubie mam wrażenie, że jest troszeczkę zmieniona wersja od tej na albumie. Tak, są dwie wersje dostępne. Pierwsza to była taka moja własna domowa home edition, co na YouTubie. I to był taki mój pierwszy projekt, moja pierwsza próba skomponowania czegoś. A na albumie znalazła się już... znalazł się koniec z produkcją Marka Pędziwiatra. Tak, i ten teledysk, który jest z Home Edition, wydaje mi się, że troszeczkę inaczej obrazuje ten koniec, o którym ja myślałem na samym początku, że jest ten utwór. To jest chyba piękne w muzyce, że każdy interpretuje na swój sposób. Ognia blask, płoną drzewa, ból i płacz, bo nadchodzi zabierz mnie cały. Zastanawiam się, czy ten Central Park traktować jako dwa różne parki. Wiesz, w jakim kontekście pytam? W kontekście utworu szóstego, który jest takim przerywnikiem między częścią A częścią B trochę. Myślę, że park jest na tyle duży, że zanim przejdziesz cały, to też musi się znaleźć ten moment, że taki most w parku, nie przechodzisz z jednej połowy parku na drugi. Więc myślę, że jest to jak najbardziej jedna przestrzeń, tylko mówię, niekoniecznie traktowałbym ją dosłownie, że jest to taka zielona przestrzeń, tylko bardziej to miejsce, gdzie jesteś, gdzie znajdujesz ukojenie i spokój. A skąd w ogóle takie rozdzielenie tego albumu? Bo ten szósty utwór znajduje się właśnie w centralnej części. Jest to centrum, zaraz po końcu zresztą. Koniec zamyka trochę tą pierwszą część, powiedziałbym. Nie wiem, wydaje mi się, że po prostu słuchając tego albumu potrzebowałem takiej chwili zrobienia, może wzięcia jakiegoś oddechu, zrobienia kilku kroków w tył, potrzeby jakiejś refleksji. I taki utwór poczułem, że coś takiego będzie tu idealnie pasowało. I tym się kierowałem głównie, myśląc o tym utworze. Na koncertach w sumie też można coś fajnego wymyślić. Mogę zejść ze sceny, nie? Przebrać się. Tak, myślę, że to jest dobry pomysł. Żeby móc się czymś zaskoczyć pozytywnie, a na pewno nie zawieść do tego oczekiwań. Jak nie było, tak nadal nie ma. Na pewno? No na pewno, mówię ci. Ale nie możesz sobie, że na przykład chcę sprzedać tyle płyt. Nie, chcę zrobić trasę koncertową po każdej miejscowości w Polsce. I po Stanach Zjednoczonych. W Central Parku. Tam tak. Finał trasy. Nie, po prostu tego nigdy nie planuję i wydaje mi się, że to jest lepsze dla mojego zdrowia. A skąd właśnie u ciebie to się bierze? Bo na dobrą sprawę gością tu mnóstwo ludzi. Chyba nikt nie był tak spokojny, tak pokorny, naprawdę. Może w tobie się, wiesz, w środku są nerwy, późna ale jednak godzina. Wszystko... A, późna godzina, to dlatego. I spokojny. Poniedziałek, kiedy to nagrywamy. Może to jest kwestia tego, że
że już chwilę tak naprawdę jestem na tym, nie powiedziałbym na rynku, bo ciężko uznać małych gigantów jako ten początek, ale było to takie pierwsze zetknięcie i z kamerami, i z opinią ludzi. Dlatego mam już trochę doświadczenia. Myślę, że wyjątkowo dużo jak na swój wiek. No dokładnie. Mam nadzieję, że już nie czytasz komentarzy. Czy nadal wieczorem nadal. 7? Ale są chyba coraz lepsze, nie? Bo w sensie na Facebooku nie czytaj, to pamiętaj, bo Facebook to jest teraz takie medium, TikToku, które... Na TikToku są najgorsze. Tak? Może, ja tak na TikToku nie siedzę, ale moim zdaniem na Facebooku jest medium, które specjaliści od wszystkiego tam są. Ja głównie czytam na tym, na YouTubie pod swoimi piosenkami po prostu. Bo chcę wiedzieć, co ludzie myślą. To jest chyba takie najbardziej neutralne medium, moim tak, zdaniem. Jest sympatycznie. No, sympatycznie i też to jest co innego, jak ktoś komentuje twój występ z, nie wiem, z jakiegoś programu telewizyjnego, gdzie śpiewasz cover. I też śpiewanie coverów jest obarczone dużym ryzykiem. Ludzie kojarzą oryginał i często są bardzo źli, że zepsułeś ich utwór ulubiony i nie są w stanie przyjąć innej wersji, więc tu jest większe pole do obrażenia ludzi, obrażenia innych występów. A jak wypuszczasz coś swojego, to chyba rzadziej wydaje mi się, tak, że się spotykasz z hejtem. I wydaje mi się, że też jak śpiewasz cover artysty, który już nie żyje, to wtedy moim zdaniem jesteś od razu skazany trochę na lincz publiczny. No to jest duże ryzyko, no, tak. Wtedy. Szczególnie jak jakąś taką legendę, nie? Tak. Pierwsze, co mi przyszło na myśl, to Kora. Akurat odkąd niestety odeszła, to mnóstwo jest coverów, utworów jej czy Manamu. I ja osobiście nie komentuję, ale mało kiedy spotkałem się z dobrym wykonaniem, bo wtedy to chyba w serduszku zostaje. No ten ja oryginał. Nie wiem, czy ja chyba nie byłbym na tyle odważny, żeby skoverować. Ale teraz właśnie. Ale skoverowałem Kate Bush, więc w sumie. Ale Kate Bush żyje. No dobrze, ale to jest, wiesz, legenda i też osoba, którym ludzie są przyzwyczajeni do jej głosu i wykonywania jej. Zwłaszcza po Stranger Things. No właśnie mówię, no ja skrywałem Running Up That Hill. I ten utwór jest żywą legendą. Tak. Dlatego to było bardzo ryzykowne. Ja akurat znalazłem trochę taki sposób, że omijałem trochę słuchanie oryginału, bo nie chciałem się przyzwyczajać do tej głównej wersji. I po prostu wziąłem na warsztat tekst i do tego próbowałem dać tak jakby jak najwięcej siebie i nie przejmować się tym. Opłaciło się? Tak, opłaciło się. Aż byłem zdziwiony. Przede wszystkim to było twoje. Tak jak twoja muzyka, moim zdaniem. Jest twoja i ty też zinterpretowałeś ten utwór po swojemu. Jakoś poczułem też ten utwór i stwierdziłem, że mam taką potrzebę, że chcę skowerować i chcę pokazać go ludziom, bo mówię, utożsamiłem się bardzo z nim w pewnym momencie. Wracając jeszcze w tym kontekście komentarzy, czy spotkałeś się już z taką, może nie hejtem, bo ja nienawidzę hejtu, ale taką konstruktywną krytyką tego albumu, czy póki co masz same dobre opinie od różnych dziennikarzy i mediów? Nie przypominam sobie. To było dobrze, bo chyba same dobre, z tego co czytałem, tak, różne recenzje, to są bardzo, bardzo dobre. Pozytywne. Bardzo pozytywne, jest mi bardzo miło. Zastanawiam się, czy będziecie zgłaszać do Fryderyków w takim razie, bo to już jedną nominację masz na koncie na dobrą sprawę. Ja nie zgłaszam utworu. Ani albumu do Fryderyków. Bo to twoi ludzie. Tak. I nawet ja nie miałem pojęcia, że zostałem, że czekam na showcase w Poznaniu na Next. Na Nextie. O, a w tym roku się wybierasz? Jako artysta bądź delegent? Nie wiem. Nie, na razie nie wiem. A to jeszcze, to chyba dopiero teraz zostało ogłoszone. Z tego, tak. Bo już to jest teraz... mnóstwo czasu. No jeszcze dużo czasu, dokładnie. Wracając do tego Central Parku, bo za chwilę odbiegamy od tematów. Jakbyś miał na przykład wybrać z tego albumu jeden wers, który najbardziej go odzwierciedla, to który byś wybrał? Nie lubię się powtarzać. Ale na wywiadach czasami no właśnie się mówię, często się odnoszę do wywiadów, gdzie muszę mówić ciągle to samo, więc... Ale tutaj chyba nie jest. Nie mówię o tym, ale się zawstydzę, będzie mi przykro. Nie, to jest bardzo fajnie, ale często właśnie mówię to samo i ciągle w kółko czuję się trochę jak robot, więc
nie lubię się powtarzać. Tak. Ale jesteś tu wyjątkiem. A, kolejne. No czekaj, teraz to wiesz, już teraz czuję, że płonę, moje policzki płoną. To teraz podsumujmy album jednym wersem, bo ci dobrze idzie. No właśnie, to pierwsze, co mi, pierwsza piosenka, to musiałbym tak przejrzeć, czekaj. Może? To też nie jest głupie, żeby podsumować, że bez końca. No w sumie. To jest taki pierwszy krok i to jest dopiero początek i mam nadzieję, że potrwa to wszystko. Bez końca, że nie będzie końca. Album jest fizycznie, jest w streamingach, jest wszędzie, więc on bez końca można go słuchać. Właśnie. Piękna odpowiedź. Przejdźmy do koncertów na dobrą sprawę, bo album, nie chcę tutaj wchodzić w szczegóły każdego utworu, bo tak jak ci powiedziałem, lubię jak każdy interpretuje na swój własny sposób te wszystkie myśli i te wszystkie twoje uczucia, bo na pewno ludzie też mają inne uczucia względem utworów niż te, które tobie towarzyszyły. A spotkałeś się z takim jakimś zdaniem kogoś, kto zinterpretował zupełnie inaczej dany utwór? Tak, dlatego ja nigdy nie lubię opowiadać o tych utworach. Nie lubię opowiadać o jakichś konkretnych sytuacjach, które mi się przydarzyły, o kim ja to napisałem i z jakiego powodu, bo wiem, że to rzeczywiście ogranicza potem moich słuchaczy. A czy te utwory czasami kierujesz sam do siebie, nie opowiadając historii, tylko jakby to była rozmowa z samym sobą? Czy to jest taka forma autoterapii? Teraz? Nie. A, myślałem, że piosenka, że rozmawiam ze sobą. Dobrze, jasno, robię autoterapię. Nie, że piosenka. Czy rozmawiam ze samym sobą? Przez piosenki. Dobre pytanie. Myślę, że na pewno to się dzieje nawet jakoś tak podświadomie. Nie jestem w stanie tego uniknąć, bo jednak są to moje myśli skondensowane w piosenki i opowiada to o moim życiu, więc jak najbardziej. Nie wszystkie też piosenki kieruję do jakiejś osoby, tylko niektóre są o mnie tylko i wyłącznie, więc... Czyli bardzo zawiła odpowiedź, ale ja zrozumiałem. Bo długo myślałem nad tym, czy tak jest, czy nie, ale masz rację. Tak, właśnie powiem ci sekret. To było pytanie, które wpadło mi do głowy przed zaśnięciem i właśnie sobie o nim przypomniałem. Więc po prostu chyba takie pytania najlepsze przychodzą po prostu przed pójściem sobie spać. Porozmawiamy o trasie koncertowej, dlatego że już wkrótce wyruszasz. 7 miast, tak? Na tej centralparkowej mapie mamy. Opowiedz, czy, no wiadomo, każdy pyta o to, czy będą jakieś niespodzianki, wiadomo, a ja zapytam, że będą. Wiadomo, że będą, a się zapytam, czy idąc na twój koncert, koncert, mogę się spodziewać utworów z tego albumu, jeden do jednego, czy szukujecie własne aranżacje? Bo to jest czynnik, który mnie na pewno przekona, jeżeli odpowiesz tak, jak ja myślę. Czyli, że będą jeden do jednego, wtedy cię przekonam. Nie, właśnie nie. Nie, żartuję. Nie, nie będą. Oczywiście, że nie. Próbujemy różnych rzeczy. Teraz akurat trwają próby. Zaczynamy 17 listopada. Też pojawią się piosenki, które nie znalazły się na albumie. Ale nowe czy te singlowe, które wypadły? Może nowe. Może singlowe, które wypadły. Kto wie? Musisz przyjść. No oczywiście. Na pewno, tak, na pewno... znajdziesz coś dla siebie. Na pewno będzie koniec. O, super. I będę wykonywał sam przy pianie, to mogę zdradzić. Już masz podział, które utwory są, a które z bandem? Tak. Tak, i to jest też właśnie pomysł trochę na te moje koncerty, że chcę połączyć te dwie formy. I to są moje korzenie, tak zaczynałem. Pierwsze koncerty grałem tylko przy pianie, były to takie solo akty, więc chciałbym, żeby na tej mojej pierwszej debiutanckiej trasie znalazły się też takie. Właśnie się takie momenty przystoju i koniec jak najbardziej będę sam na scenie. Super, nie mogę się już doczekać. Na pewno się wybieram na twój koncert. Ale 3 właśnie, grudnia. Proszę. Tak, w niebie. W niebie będzie koniec. Właśnie, bo zastanawiałem się, czy właśnie będziesz tylko i wyłącznie przyszłościowo myślał o tym, żeby solo akty wykonywać. No bo z jednej strony to jest bardziej opłacalne, na przykład finansowo, czy będziesz właśnie chciał to połączyć ze sobą? Więc już znalazłem odpowiedź, ale może jest inna w przyszłości. Nie jestem w stanie powiedzieć, co ja będę w przyszłości, co mi się tam zmieni. Może, nie wiem, będę chciał występować z orkiestrą. Na przykład. To może a cappella, nie wiem, że raczej nie. Ale, albo jak Krzysiek Zalewski, solo akt taki, wiesz, typowo, że nagrywa sobie tak, na żywo różne instrumenty i później...
Nie wiem, ja na razie myślę o tej pierwszej trasie i wiem, jak chcę, żeby ona wyglądała. A co będzie na drugiej, trzeciej? No to jak chcesz, żeby wyglądała? Czy będzie druga, trzecia? Pierwsza. Jak chcesz, żeby wyglądała? Jak będzie wyglądała? Tak. Jak chcesz, żeby wyglądała to pierwsza, bo powiedziałeś, że myślisz o tym. No już jesteśmy bardzo blisko trasy, dlatego będzie dużo zieleni. Myślę, że każdy będzie mógł poczuć ten park. Nie wiem, czy Central Park, ale ten park, którym każdy lubi spędzać czas i czuje się dobrze. Ale takiej potrzebnej teraz, bo już mamy takie błoto za oknami, więc akurat na pewno będzie przyjaźnie to dużo wyglądać. Dużo słońce. Tak. Tak. Będziemy się czuć jak w chmurach, czyli jak w niebie. Tak. W niebie, tak. Tak, bo pomyślałem sobie o teledysku do samolotów i tam na miniaturce będą na YouTubie jesteś w chmurach, będą na dobrą sprawę. Chmury. I o tym musicie koniecznie przesłuchać albumu Ignacego, bo jest warta. I goście będą, bardzo fajni goście. A to tak, bo to już mówisz na każdym wywiadzie, więc stwierdziłem, że to pominę. Ale chcesz opowiedzieć, jacy goście, bo jesteśmy tuż przed zbliżającą się trasą. Mów. Nie chcę. Nie. Sam zacząłeś. Na pewno... Mogę zgadnąć dwóch. No właśnie. Zalia Paulina przybył. Tak, oczywiste wybory i te... I Izalia, i Paulina w Warszawie, więc tyle stracę. Ale inni goście będą w innych miastach. Tak, i wyjątkowo w Krakowie szykuje się niezły support, będzie to Igor Herbut. Wyjątkowo, bo to jest takie w ramach odwdzięczenia, że ja byłem na jego trasie, grałem supporty na Lemonie na ostatniej trasie, a tutaj zamieniliśmy się trochę rolami. I stwierdziliśmy, że wyjątkowo na tym koncercie w Krakowie na samym początku trasy rozpocznie Igor swoim solo aktem. Dlatego jeszcze bardziej zachęcam do tego, żeby wpaść. To śledźcie koniecznie trasę koncertową, znaczy nie śledźcie trasę koncertową, macie wbijać szybko na trasę koncertową. Wszystkie informacje na temat miast Kraków, znajdują Katowice, się... Kraków, Wrocław, Poznań, Warszawa, Gdańsk, Szczecin. Pamiętasz po kraju. Jeszcze tak. Pamiętasz pewnie daty. Nie, nie znam dat. Wiem, że zaczynamy 17 i 3 grudnia Warszawa. Wszystkie szczegóły będą i są na twoim profilu w mediach społecznościowych, więc pijajcie na koncerty. Kupujcie płytę Ignacego albo słuchajcie w streamingach, ale polecam kupić. Tak? Tak? Central Park. Otóż tam. Dziękuję ci bardzo za rozmowę i do zobaczenia w niebie, gdzie będą chmury i będzie tam koniec. Będzie niebiańsko. Tak. Dzięki. Dzięki.